Cześć, witam was w kolejnym holu z Faustyną. Tak, robimy serię holi, a co? To nam nie przeszkadza. Pokazuj, mamy... Dokładnie, dzisiaj mamy open boxa z Avonu i zaczyna Faustyna, bo ma mniej, jak zwykle. Ja oczywiście lubię dużo zamawiać kosmetyków, więc mam tego więcej. Zacznijmy od takiej super szczoteczki do twarzy. Otwórz. No dobrze. Weź to ciachni. A cztery nienawidzi? Dum, 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 dum. O, proszę bardzo. O, ma ładną tą, na samą szczoteczkę. Taką nasadkę. Pięknie. Będę miała. Masz śmieszny kształt. Kupiłam sobie też mgiełkę, bawełna i zielona herbata. Mhm. Tak. Nie, werbena, sorry. I spray termoochronny do stylizacji włosów, na przykład do prostownicy na lato albo zimę, czego cokolwiek. Chyba w lecie więcej się robi włosy niż w zimie. Przynajmniej ja mam większą ochotę robić włosy w lecie niż w zimie. Ja nie wiem. No i spray, żeby do stóp i obuwia, żeby nie śmierdziało. No, prosta no, logika, nie? Szczerze, lato, nie? Jesteśmy więc... ludźmi wszyscy, więc... Miałam jakiś tam i był dobry z Avonu. No, więc wypróbujmy ten. To chyba wszystko moje. Tak, a teraz ja. Widać mnie, widać mnie. A jak mnie nie widać, to trudno. Ważne, żeby produkty było widać. Od czego zaczniemy? Potrzymam. Aha, zaczniemy sobie od upiększającego spray ochronnego UV do włosów. To jest ten. Podobno być fajny. Zobaczymy. Będę odkładać na bok. Ja mam tyle rzeczy tu naprawionych, że wiecie. Dobra, kolejną rzeczą. O! Krem różany z Avonu. Ja wam już mówiłam, że ostatnio mam obsesję na punkcie zapachu różanego, więc w końcu sobie zamówiłam krem różany. I następnie, aha, mam kolejną maseczkę, którą z wami wypróbuję. Zobaczymy. Kiedy? Bo na razie mam napchany grafik. Ale to jest rewitalizująca maska do twarzy z ekstraktem nasion moringa. Zobaczymy, będziemy testować. Ale zaraz wam... Zobaczymy, jaką ma konsystencję. A taką żelową. To może będzie dobrze schodziła ze skóry. Na pewno. Przetestujemy. Potem mamy zestaw trzech kosmetyków. To ja patrzę, mam kory. Będziesz trzy... Nie, po kolei pokażę. To jest ten balsam. Teraz wam pokażę do ciała kokos i karambola. To ładnie jest... pachnie. To jest balsam. Fokusuje się? Chyba tak. Fokusuje się. Potem mamy żel, to samo, pod prysznic. Jakby zrobili w kremie, taki kremowy. No, fajnie byłby. I oczywiście mgiełkę, kolejną. Boże, kiedy ja wykorzystam te wszystkie mgiełki? Nie wiem. Idzie lato, bądź dobrej myśli. Aha, oczywiście zamówiłam sobie próbki. Jedną taką mam, przytrzymaj. Taką o mało. Zaraz zobaczymy, co to jest za próbka, bo już nie pamiętam. To jest Avon Scent Essence Lima Verbena. To jest ta limonkowa z werbeną. Ja to ci się podobał, inny zapach. Mhm. Wiesz, który, no. Dziwny zapach, nie? Taki nie. No. I sobie zamówiłam próbkę Cherish the Moment. O, tą próbkę. Nowego perfumu. Tak, taką, o. No zobaczymy. I teraz mamy serię Glow, którą resztę wam pokażę już, jak będę u siebie w domu, bo tam mam resztę. Po prostu teraz domówiłam, bo teraz chyba wyszły kredki i pomadki, no. Dopiero teraz. I pierwszą mam srebrno-czarną. Jest trochę inna niż w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku mam dwie złote, ale jedna ma... Jedna jest takie stare złote, druga jest takie jasne złoto. A
A druga to jest niebiesko-czarna. Tylko żeby ją otworzyć. Dobra, pół roku później. Taka fajna, opalizująca jest ta niebieska. Więc tak. Trochę szkoda, że wszystkie drugie końcówki są czarne. No ale... ładnie. I zamówiłam sobie trzy szminki. O! Które zaraz sobie przy Was otworzę. No chodź tu. O. Ciech. One wyglądają tak. Wiem, że teraz tu najnowszym katalogu są. I pierwsza jest taka... Myślałam, że będzie się świecić. A zaraz zrobimy swatcha. Wygląda tak. Żadnych drobinek tu nie widzę. Ale się błyszczy. Po prostu jest zwykłą pomadką. Nie, Serie Glow. Nie jestem do końca usatysfakcjonowana. Zobacz, może inna będzie miała ten. No, dobra. Chcę otworzyć, otworzyć, otworzyć. Mam paznokcie. O, otworzyłam. No, druga wygląda z wierzchu tak samo. W środku, a nie, ta już widzicie, jest taka bardziej błyszcząca. To widzicie, zaraz zobaczycie. Taki ładny kolorek. I zrobię wam zaraz swatcha. No, ta jest taka typowo świecąca. O, to jest taki kolorek. I trzecią, bo są tylko trzy z tej serii. I teraz będą znowu trzy. I ostatnią, no z wierzchu wszystkie wyglądają tak samo. No nie, ta jest taka różowa i też się świeci, więc w sumie najbardziej jestem zawiedziona tą pierwszą. Dobra, tu wam zrobię swatcha. I wszystkie bardzo ładnie pachną. Widzicie to? Chyba widzicie. Dobra. I z Iwoną? Tak, z Iwoną byłoby to wszystko. Ja mam brudną rękę, zaraz muszę ją umyć, bo się uciapciam, znając moje życie. Dobra, to mogę odstawić. Okej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakieś komentarze czy coś, łapki w górę. Szczególnie dla Faustyny. Że przełamała swój strach przed pokazaniem się. Tak, tak, cyka się dziecko. Toć kurczę, to jest YouTube. Oj tam, oj tam. Cóż, do następnego filmiku. Pa, pa. Pa. Cześć, witamy Was w krótkim holu z Pepko. Dobrze, z Pepko. Nie wiem, czy wrzucę to do jakiegoś filmiku, czy nie. Zobaczymy. Faustyna zaczyna w matko jedną rzecz. Kupiłam sobie takie fajne retro okulary. Proszę bardzo. Załóż. Tak się prezentuję. Nie, bo mają sylwetkę i bym wyglądała jak ten. A w sumie daj. Założę, pokażę się. Opinię proszę w komentarzach. Konstruktywną. I zakładaj. Tadam! Według mnie wygląda świetnie. Dyszu nie, więc polecam Pepko. Tak. I teraz ja mam aż trzy rzeczy. Szalejemy. Pierwszą rzeczą będą to kolczyki. Pokusujesz czy nie pokusujesz? Nie może sobie zastanawiać, czy pokusuję, czy nie. I one kosztowały 8 zł, a potem mam łańcuszek. Stój. Jest całkiem długi, ale on był po przecenie, kosztował 5 zł z 10. To jest taki długi. Jeszcze zobaczę, do czego będę nosić, ale po prostu mi się podobał. I trzecią, ostatnią rzeczą są spodnie. One kosztowały 20 zł. Takie dresowe, zresztą zaraz Wam pokażę. No chodźcie tu. O, tu są takie spodnie. Tu mają taką szeroką gumkę. A na dole mają taki ściągacz. Znaczy już widzę, że będzie mi za luźne na kostkę, ale właśnie o to chodzi, bo ja myślałam o tym, żeby wziąć do podróży, bo są cienkie, a ja na pewno będę jechać w nocy do domu, więc wiecie. Po nocy i do autobusu lepiej mieć szerszą gumkę tutaj w pasie i wężej w kostkach. Ale nie za ciasną, bo potem puchną Wam nogi. Niestety.
No nic, z Pepką był to wszystko. I zobaczymy, czy włożę to do jakiegoś filmiku, czy zrobię osobny. Na razie się żegnamy. Pa, pa!